czwartek 10 kwietnia w godzinie 17 film Postrzestan. Czy wiecie, dokąd trafiają listy, w których nikt nie odebrał, bo źle był napisany adres, albo był zaadresowany tylko do świętego Mikołaja? Takie miejsce obejrzał Marcel Łuziński, jeden z największych polskich dokumentalistów. Opowieść o nadziei, opowieść o miłości, tam jest całe życie. Drugi film z czwartkowego pokazu, Czas trwania, to już nie jest tak wesoła historia. To jest opowieść Wojtka Staronia o ludziach, którzy muszą zderzyć się z prawdziwym życiem, takim w postaci takiej bardzo namacalnej, trudnej, ale jednak potrafią temu podołać. Film pełen optymizmu, pomimo czarnej treści prozy życia. I wreszcie, na zakończenie wieczoru, żeby spowodować Państwa uśmiech, film Dudi. To jest jedyny ptak na świecie. Nie wiadomo, ile żyje, jak długo będzie żył. Jest Dudi ptak. Dudi, 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 śmieszny Dudi. Dudi, Dudi. Dudi, dziwny Dudi. Dudi, Dudi, niech na skrzypleczkach nam gra. Dudi, di, Dudi, di, Dudi, 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 di. Andrzej Dudziński jest grafikiem, który potrafił wytworzyć bohaterów, którzy opisują nasze przywary, naśmiewa się z nas potrosza, a jednocześnie potrafi nas ubawić. Zapraszam na wieczór w czwartek 10 kwietnia. Czwartek 17 kwietnia o godzinie 17, dzień sensacji. Dawno niewidziane filmy Wojtka Wiszniewskiego. Elementarz, Sztygar na zagrodzie, Wanda Gościmińska, włókniarka. To są filmy, które każdy powinien znać, każdy powinien zobaczyć, ten, kto się interesuje dokumentem, ponieważ są to filmy fenomenalne. Woda drąży kamień, burza dęby łamie, a człowiek gdy zechce, zbuduje lub zdepce. Co jest największą wartością w idei, której służyła pani sobą, swoją pracą? Najwartościowszym elementem tamtych lat była aktywna postawa ludzi wobec życia. W jaki sposób, pani zdaniem, my powinniśmy realizować taką postawę dzisiaj w innych warunkach ekonomicznych i społecznych? Przypomnę, wtedy była cenzura. Żeby powiedzieć coś więcej o naszym systemie, o kłopotach życia w kraju, o bardzo trudnym reżimie, trzeba było naprawdę się pogimnastykować, żeby w hafcie metafor, parabol włożyć jeszcze bardzo mądrą treść. O samym Wojtku na zakończenie wieczoru opowieść Andrzeja Melina. On zrobił film biograficzny opisujący sposób myślenia, sposób działania Wojtka Wiszniewskiego. Wiesz, jeśli chodzi o śmierć Wojtka, on przecież
Gdyby się tak zastanowić, to trudno byłoby lepiej to wyreżyserować. Pomyśl, że projekcja palacza zwłok była wyznaczona dużo wcześniej, dosłownie w dzień jego pogrzebu. Zmarł przed dzień rozpoczęcia zdjęć do swojego następnego filmu. I w momencie, kiedy w zasadzie powinno teraz mu się zacząć wspaniale wszystko układać. Fenomenalne spotkanie, fantastyczne filmy. Nie pożałujecie. Czwartek, 17 kwietnia, godzina 17. Zapraszam do kina Rejs. Czwartego kwietnia, w czwartek, o godzinie 17, spotkamy się w kinie Rejs z Krzysztofem Roguskim. Krzysztof wiele lat spędził we Francji, ale po latach wrócił do Polski i próbował odnaleźć swój film, który robił w szkole, a zaginął. Film miał nomen omen tytuł Tabu. Akcja Tabu rozgrywała się w mieście opanowanym policyjnym terrorem. Dwójka młodych bohaterów, uciekając przed policją, przeżywała krótką, miłosną historię. Film był symboliczną odpowiedzią na rozpętany w marcu 1968 roku państwowy antysemityzm, który skłonił do emigracji około 20 tysięcy polskich Żydów. Fabryczna. Boże, zapomniałem łódź. Panie Jarku, prosiłabym bardzo, żeby pan był uprzejmy otworzyć kartotekę filmów etiud szkolnych pod nazwiskiem Krzysztof Rogulski. I zobaczmy, czy przy nazwisku Krzysztof Rogulski jest jego etiuda zatytułowana Tabu. To jest drugoroczna etiuda fabularna zrobiona przez niego pod opieką Wandy Jakubowskiej. Rok 69, Tabu jest? I losy tego filmu to właśnie opowieść, którą przedstawię jako pierwszą tego wieczoru. Drugą opowieścią też autora Krzysztofa Roguskiego jest opowieść o pedagogu, reżyserze, wspaniałym filmowcu. Chodzi o Stanisława Lenartowicza. On nie tylko był reżyserem, ale miał jeszcze wspaniały życiorys. Ale o szczegółach dowiecie się państwo wieczorem 24 kwietnia w kinie Rejs.